Cześć, witam wszystkim w moim trzecim odcinku. I cóż, będziemy gadać o siłowni jak zwykle. Porozmawiamy sobie też o trochę o kulturystach, o kulturystyce, jak oni tam zasuwają, wylewają siebie poty, aby ładne sylwetki mieć. No to zaczynamy, ziomki. Co wam mogę powiedzieć teraz w tym odcinku? Na temat siłowni mogę wam powiedzieć na przykład. Jak chcecie budować siłę, na przykład, to stosujecie maksymalne ciężary, nawet do 100%. Ruchy robiąc od, no jeden to, jeden też można, to bzdura. Tak od 2 do 7 powtórzeń, już jak tak czujecie już, że na 2 powtórzenia i żeby partner pomógł, to jak najbardziej tak, to wtedy już jest dobrze. Wtedy już jak 2 powtórzenia robicie na przykład, nie wiem, 130 kilo, 140 na klatkę, to już jest naprawdę bardzo dobrze. Co wam tu jeszcze mogę powiedzieć na temat siły? No, zależy na co, jak chcecie zwiększyć siłę. Siłę buduje się przez 8 tygodni, 12. To zależy kto, jak, ile i chce i ile potrzebuje. Budowanie siły jest no, dużym wysiłkiem, bym powiedział, bo trzeba się nieźle napocić, aby tą siłę przez 12-8 tygodni wypracować. Ale to znaczy, że nie jest do zrealizowania. Jest. No, robiąc na przykład barki, chcecie zwiększyć siłę, wyciskacie 50 kg, tak? Chcecie zwiększyć siłę na przykład do 60, ale oczywiście masa też musi iść, bo bez masy to siła tak nie idzie, prawie w ogóle nie idzie. Na przykład wyciskacie 50 i dokładajcie co 2 kilo tygodniowo, a zobaczycie, że efekty przyjdą. Na przykład 50 zrobicie na początek 3 ruchy, 4, 5, 6 na przykład, czy tam 40 kilo i później dołożycie sobie 62 kilo i zrobicie 4, 5, 6 i tak dalej, i tak dalej. I później znowu dołożycie 65 będzie na przykład, zrobicie znowu. Aż tak powiem, co trening będziecie zwiększać i też będziecie zwiększać na przykład, jak będziecie chcieli sobie zrobić też tak bardziej masowo te 10-12 powtórzeń i że będziecie na przykład dzisiaj zrobię 10, za tydzień zrobię 12, że tak powiem. Na następny tydzień zrobię 12, a na następny tydzień, że tak powiem, zrobię 15. To już jest wytrzymałość, wtedy robimy też wytrzymałość. Nie zapomnijmy, że wytrzymałość na siłowni też jest bardzo ważna, tak? I co jeszcze mogę powiedzieć na temat barków? No, barki nie są taką dużą grupą mięśniową jak boki. Tu macie boki, tu macie przednie aktony, tu mamy tylnie aktiony. Kaptur też należy trochę do barków. Kaptur jak najbardziej też powinniśmy robić, bo kaptur, jak nie będziemy kaptura robić, bo kaptur też nam pomaga przy różnych ćwiczeniach i też moim zdaniem kaptury powinno się ćwiczyć. Kaptury dużymi ciężarami. Przysięgam, dużymi ciężarami. Różnych komentarzy słuchałem, różnych opinii. Moim zdaniem kaptury dużymi ciężarami można zrobić sobie szruksy. Sztangielkami tak zrobić, można sobie zrobić, ale ja bym szruksy to można już na dobitkę, ale tak 4-5 seryjek takim dużym, stałym ciężarem, nawet bym powiedział do 12-15 powtórzeń, takich hardkorowych, nie? A szruksy to można na dobitkę zrobić serię, dwie, takie połączenie ze sztangą w granicach, już na taką pompę maksymalną 20 powtórzeń. To już będzie taki ból, tak kaptury będziecie mieli spompowane, a na drugi dzień będzie tak bolało, że ojojoj. No i co wam tu jeszcze mogę powiedzieć na temat budowaniu siły? Siłę, tak jak mówiłem, 12 tygodni, 12, 8 lub 6, w zależności kto ile potrzebuje, tak? No różne są ćwiczenia, no na przykład naprzód, tak jak wam mówiłem, dokładajcie te kilogramy z tygodnia na tydzień coraz więcej, aż ciało się przyzwyczai do ciężaru, tak? Bo jak będziemy zwiększać ciężar, bo jak będziemy zwiększać ciężar, to ciało się przyzwyczai, tak? Ale musimy przyzwyczaić do swojego ciała ciężar. Czyli na przykład na barki
Tak, robimy sobie, wiadomo, że naprzód, to musi sam przód pracować. Sam przód musi pracować, tak? Nie, że my będziemy nałożymy sobie nie wiadomo ile i będziemy tak robić. To jest bez sensu, tak nie. I zwiększajcie te 2-3 kilo co tydzień, a naprawdę będziecie silni i będzie siła szła do góry i będziecie zadowoleni, tak? Co wam jeszcze mogę tutaj powiedzieć? Co wam jeszcze mogę powiedzieć na temat siły? Na temat siły to no, na bicepsy, no ale biceps jest małym mięśniem, nie jest dużym. Biceps nie potrzebuje nie wiadomo ile, ale jak chcecie typowo siłowo, też można, tylko trzeba uważać, żeby kontuzji nie zrobić, bo miałem kolegę, zerwał sobie tutaj w bicepsie, zerwał sobie w bicepsie ten biceps, zerwał se i naprawdę ból, 2 miesiące wyłączony, totalnie siłownia i schód. O Jezu, masakra, ja go nie poznałem w ogóle jak przyszedł na siłownię. Także można dużym ciężarem biceps też, ale ja bym był ostrożny, ostrożny bym był. Można naprawdę też dużo na biceps dźwigać, ale oczywiście no z poprawną techniką, tak? Nie zapomnijmy o technice, tak? Bo to jest technika bardzo ważna. Na co tu jeszcze można siłę? Martwe ciągi jak najbardziej, też są dobre na siłę. Tylko pamiętajcie, możecie robić kulturystycznie. Typowo kulturystycznie to jest z prostymi nogami. Czyli łopatki dociskamy do końca, jak wstajemy. Dociskamy tak, nie że robimy tak, aż się wykrzywiamy, tylko robimy na prostych nogach, tak? Można zrobić typowo strongmańsko, też można zrobić, to już w zależności kto jak chce. I naprawdę można uzyskać w martwym ciągu też dobrą siłę, moim zdaniem. Co wam jeszcze tutaj mogę typowo siłowo? Wiosłowanie. Wiosłowanie też można siłowo ładnie zrobić, dobrą siłę na wiosłowaniu. Ja najwięcej na wiosłowanie szczerze podchwytem 90 kg na 10 powtórzeń to jest maksymalnie, ale tak typowo siłowo, no to myślę tak, że wiem, 100 kg, 95 kg, tak na 5-4 powtórzenia bym zrobił. Nadchwytem już mi jest trochę łatwiej, bo ja mogę sobie złapać szeroko i łopatki ładnie spinać, no to myślę, że tak też w granicach. Może więcej. Nie próbowałem, ale będę musiał spróbować. Także wiosłowanie, podchwytem, nadchwytem jak najbardziej. No na maszynach siły nie zrobimy, bo to jest już takie bardziej, żeby mięśnie były widoczne. Na przykład jak ściąganie górnego drążka do klatki, jak przyciąganie tego, wiecie, tego trójkącika na plecy też jest dobre. Poprawia jakość mięśnia też, moim zdaniem jest bardzo dobre ćwiczenie na rozwój pleców. Najszerszych grzbietu też jak najbardziej, podciąganie jest dobre, też można na siłę podciąganie, aczkolwiek można i normalnie 12-15 powtórzeń, też jak najbardziej, tak? Co wam tu jeszcze mogę powiedzieć na siłę? Na siłę, co wy tu jeszcze możecie sobie wykonać? Barki mieliśmy, klatę mieliśmy, martwe ciągi mieliśmy, o przysiady. Jak najbardziej przysiady też są dobre. Jak myślicie, dlaczego warto robić przysiady? Bo przysiady podnoszą nasz testosteron do góry. Jak będziemy robić nogi, nie mówię, żeby katować, robić, ćwiczyć nogi z maksymalnymi ciężarami, to wtedy ten testosteron się podwyższa i rośniemy cali. Nogi nam pomagają w tym, aby rosnąć nasze klatka, bicepsy, barki, plecy, wszystko i naprawdę siłę też na przysiadzie można zrobić też tak samo, zwiększając ciężar co tydzień od 2 do 5 kilo. No i też można robić typowo strongmańsko i typowo kulturystycznie, czyli zjeżdżać jak najniżej. Nawet bym powiedział dotknąć dupy tego podłogi też można, nie? Typowo strongmańsko to jest taki półprzysiad, to jest na siłę, tak? Też można. Co jeszcze mogę wam tu polecić? Robieniu siły. To chyba wszystko. No na siłę, no tak jak wam mówię, od 2 do 6, 7 powtórzeń. No 8 to już jest tak masowo. Ale od 2 do 6 powtórzeń i naprawdę siłę można zrobić, zwiększyć naprawdę dobrze. No na klatkę też można, no, można. No to co wam jeszcze mogę tutaj o sile powiedzieć? No już to wszystko o sile. Teraz pogadamy sobie, nie wiem, na przykład o kulturystach, nie?
Na przykład Michał Karmowski. Pozdrawiam, Michał. Michał Karmowski, dobry kulturysta, mistrz Polski, aktualny. Dobry kulturysta, dobre diety układa. Mam zamiar się wybrać do jego siłowni, do Energy Clubu w Gdyni. Chciałbym go poznać, bo moim zdaniem jest bardzo dobry, bardzo dobry fachowiec. Na zawody jak startuje, ciało ma naprawdę dobre. Tylko że ma, wiadomo, klatkę, klatka troszkę odstaje, ale klatkę można zrobić. Ale naprawdę rzeźba, forma, formą jaką teraz dysponuje, no dobra forma, dobra. I jest bardzo dobrym trenerem, ma dobrą siłownię, no jest naprawdę dobry. I pod takimi, ja bym chciał z takim fachowcem, no, trenować, naprawdę, bo ja mam jakąś wiedzę i on jest bardziej doświadczony ode mnie, bo on w tym sporcie już bardzo dużo się zajmuje. Także, no, dobry jest. Dobry jest, Michał Karmowski jest naprawdę kulturysta. I, ale on, zauważcie to, że on jest, jak nawet jak jest na masie, on nie je dużo węgli. On, skubaniec, dużo białka preferuje. Dużo białka preferuje i jest naprawdę dobrze wyrzeźbiony, nie? Dużo białka preferuje. Dużo białka preferuje. I naprawdę jest dobry, jest dobry. Z kulturystów, co wam mogę tutaj powiedzieć jeszcze? Na przykład Jay Cutler też jest dobry. 6 albo 5 razy bodajże, jak się nie mylę, Mister Olympia. Sylwetka naprawdę robi wrażenie. Kawał chłopa, rzeźba, nic dodać, nic ująć. Ronnie Coleman też parę razy zdobył Mister Olympia, też jest dobry. Można z nich brać przykłady, tylko że oni, to już odgrywa genetykę, bo nie każdy jest genetycznie, wiadomo, genetycznie trzeba być naprawdę dobrym, mieć dobrą genetykę. Ektomorfik chudy nie przytyje ci w ciągu roku, nie wiem, 15 kilo, 10. Endomorfik jest grubej kości i przytyje, a ektomorfik jest chudej kości i mu jest ciężko. Także moim zdaniem trzeba dużo pracy włożyć, aby naprawdę nabrać masy, tak? Co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? Odcinek się już kończy, bo to już był taki trzeci odcinek, taki luźny, nie? Takim trochę o sile powiedziałem, jak można zwiększyć, o kulturystach. No jeszcze mogę wymienić na przykład, lubię tego, Roberta Burnajkę, hardkorowy koksu, też jest w porządku gościu, dobrze jest zbudowany, naprawdę łapy tego 61,2 czy tam 60 cm na rzeźbie, choć teraz jest na masie, dobrze wygląda. Tylko mnie zastanawia ta walka, kto wygra teraz, wiecie? Wiecie, jak, o jaką mi chodzi walkę, ozdoba z Burnejką. Tu będzie ciekawe, różnica wagi będzie, ozdoba będzie ważył bodajże 75-80, a hardkorowy koksu będzie ważył około 130. Także będzie ciekawa walka, ale ja stawiam na koksa i chyba postawię na betsafe.com jakieś 500 zł, żeby było hardkorowo i nie ma opierdalania się. Pamiętajcie, ćwiczcie, motywacja na siłowni jak najbardziej. Pamiętajcie, dieta, suplementy, ciężary, a o treningu nie ma mowy opierdalania się. Nie opierdalajcie się, a będziecie silni i duzi. Co wam tu jeszcze mogę powiedzieć na zakończenie? Chyba wszystko. Trzymajcie się, do zobaczyska. Następne odcinki już wkrótce. I nie opierdalajcie się. Nara, yo, ziomy. Hej, cześć, pa, nara.